Niestety, ale przykra informacja dotarła do nas. Jolanta Szczypińska nie żyje. Dzisiaj przedstawię biografię posłanki, ale też pielęgniarki. Jako zawodowo wcześniej była pielęgniarką, pomagała innym ludziom, niosła innym ludziom pomoc. No a niestety sama zmarła. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Bardzo was proszę o to, żebyście stawili łapkę do góry, subskrypcję. Dzięki temu ten filmik dotrze do większej grupy odbiorców. Jolanta Irena Szczypińska z domu Joachimiak urodziła się 24 czerwca 1957 roku w Słupsku, a zmarła 8 grudnia 2018 roku. Polska polityk i pielęgniarka, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 4, 5, 6, 7 i 8 kadencji. To nieprawdopodobne, jakie cieszyła się tak naprawdę zaufaniem publicznym. Ludzie tak naprawdę bardzo mocno jej ufali, wierzyli w to, że działa na rzecz lokalnej społeczności, często wspominała o swoim regionie, nie zapominała o biednych ludziach, nie zapominała też o po prostu regionie, z którego się wywodzi. Wiele osób właśnie podkreślało, że pomimo tego, że znajdowała się w tej wielkiej polityce, nigdy nie zapomina o zwykłych ludziach. I teraz życiorys. Jest córką Henryka i Lidii Joachimiaków. Ukończyła policjalne studium medyczne, pracowała jako pielęgniarka. W latach 80. była współzałożycielką NSZ Solidarność, Służby Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Słupsku. Od początku lat 90. należała do Porozumienia Centrum, gdzie pełniła funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego w województwie słupskim. W 2004 roku objęła mandat posła na Sejm 4 kadencji po rezygnacji z polityki Wiesława Walędziaka. W klubie parlamentarnym PiS pełniła funkcję wiceprzewodniczącej i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego partii. W Sejmie 5 kadencji była wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Łączności z Polakami za granicą. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz trzeci uzyskała mandat poselski. Wyobrażacie sobie, niektórzy tak naprawdę posłowie czy ludzie nie potrafią tak naprawdę uzyskać drugi raz mandatu, tak, jako poseł, a tu praktycznie być posłem przez tyle kadencji to jest nieprawdopodobny tak naprawdę wyczyn. No i tak powiedziałem, ogromne zaufanie społeczne, tak, ogromne zaufanie ze strony tutaj społeczeństwa, no bo w sumie była posłanką przez 2, 4, 5 kadencji, no to jest bardzo dużo. No ale wróćmy tutaj do jej, po prostu biografii. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz trzeci uzyskała mandat poselski, otrzymując w okręgu gdyńsko-słupskim 47 996 głosów, czyli blisko 48 tysięcy głosów. Zabrakło dosłownie 4 głosy do okrągłej liczby. W 6 kadencji Sejmu RP od 2008 roku była przewodniczącą polsko-wietnamskiej grupy parlamentarnej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 i 2014 bez powodzenia ubiegała się o mandat z listy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Gdańsk. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskała poselską reelekcję, otrzymując 19 819 głosów. W 2015 roku została ponownie wybrana do Sejmu liczbą 31 013 głosów. W listopadzie 2018 roku została zhospitalizowana na skutek powikłań po przebytym zabiegu urologicznym. Wcześniej posłanka cierpiała na chorobę nowotworową. Zmarła po ciężkiej chorobie 8 grudnia 2018 roku. No właśnie, bo jakby tej informacji Wikipedia nie zawiera, że posłanka wcześniej chorowała na chorobę nowotworową. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że pokonała
tę straszną chorobę, na ten nowotwór, mimo wszystko tutaj, później funkcjonowała normalnie, pomimo tego, że przeszła jakby tutaj chorobę nowotworową. No straszna tak naprawdę rzecz, tak, no w dzisiejszych czasach nie ma praktycznie rodziny, w której by nie wystąpiła ta choroba nowotworowa, podstępna, tak naprawdę skrytobójcza choroba, która czeka na każdego praktycznie z nas. U jednych ta choroba pojawi się, u innych nie. Także to była biografia wybitnej kobiety, tutaj Jolanty Szczypińskiej, posłanki, ale też pielęgniarki, tak, która już w czasach tak naprawdę komunistycznych, tych czasach siermiężnych, jak podaje Wikipedia, w latach 80. była współzałożycielką NSZZ Solidarność Służby Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Słupsku. Wyobrażacie sobie w tamtych czasach, tak naprawdę w tych czasach siermiężnych, ciężkich czasach dla wszystkich Polaków, założyć tutaj związek NSZZ Solidarność, iść pod prąd z polityką, która była w czasach PRL-u, to było tak naprawdę nie lada wyczyn. Dziś oczywiście nie oceniam jej z punktu widzenia przynależności do partii, tak, ale oceniam ją jako człowieka, jako pielęgniarkę, jako kobietę, tak, i tutaj pozostawiam tak naprawdę jej działalność, jeśli chodzi o to, że była posłem PiS-u, tak, natomiast warto ocenić tak naprawdę ją jako człowieka, naprawdę zasłużoną tutaj kobietę, zasłużonego człowieka. Nie bywała tutaj tak naprawdę biografia, tak? A więc oczywiście walczyła tak naprawdę z tym komunizmem w czasach komunistycznych, tak? Na swoim szczeblu, tak jak potrafiła. Ja zawsze mówię o tym, że to nie musi być tak, że Lech Wałęsa jest jedyną jakby bohaterem tamtych czasów. Wielu tak naprawdę jest bezimiennych bohaterów, wielu bohaterów, którzy działali na niższego rodzaju szczeblach, tak? Natomiast każdego tak naprawdę walka z tutaj czasami komunistycznymi ostatecznie doprowadziły do upadku tego systemu. No i właśnie takimi małymi cegiełkami budowano tak naprawdę nową Polskę. No jak dzisiaj ta Polska wygląda, to już jest inna kwestia. Tu już można mieć spory, tak? Natomiast niewątpliwie tutaj niewątpliwie no, była ona zasłużona w tym okręgu pomorskim, można powiedzieć, w Pomorskim. Zresztą to też pokazuje, że później była wielokrotnie wybierana. Wielokrotnie była właśnie wybierana na posłankę, wielokrotnie była wybierana tutaj do Sejmu, także godnie reprezentowała okręg i swoich wyborców, tak, i swoich wyborców. Szokująca tak naprawdę informacja związana właśnie z śmiercią tutaj posłanki. No prawdopodobnie tutaj po jej śmierci zostanie, znaczy druga osoba, która była w tym okręgu, z którego ona startowała, wejdzie do Sejmu, tak, bo wiele osób zastanawia się, co w tej sytuacji, bo wtedy byłoby o jednego posła mniej w Sejmie. Także druga osoba, która jest w kolejności, pewnie trafi do Sejmu na resztę tak naprawdę kadencji tutaj. No ale to już jest inna kwestia. Dzisiaj byśmy się mogli skupić tak naprawdę na tym. Była praktycznie posłanką od 2004 roku. Wyobrażacie sobie, od 14 ponad lat, tak? Jeszcze chwila i byłoby to 15 lat, czyli praktycznie od 14 lat była posłanką na Sejm, cieszyła się takim dużym zaufaniem społecznym, publicznym. Nie bywa po prostu nieprawdopodobna historia. Bardzo proszę Was, jeśli znaliście posłankę, a może znaliście ją po prostu jako pielęgniarkę, być może znaliście ją gdzieś ze szpitala, tak, wywodzicie się z tamtych regionów, bardzo Was proszę o komentarz, o miłe słowa wspomnienia na temat właśnie posłanki Jolanty Ireny Szczypińskiej. Muszę powiedzieć szczerze, uczciwie tutaj, że w ostatnich czasach byłem też zdziwiony brakiem jej obecności, tak, bo często gdzieś zawsze się pokazywała publicznie, tak, natomiast byłem właśnie zdziwiony jakby jej brakiem obecności w mediach. No ale widać, że życie pisze różne tak naprawdę scenariusze, czasami bardzo dramatyczne, dlatego zawsze warto po prostu szanować życie, kochać to życie, cieszyć się nim takim, jakie jest, bo nigdy tak naprawdę nie znamy dnia i godziny, no a praktycznie tutaj życie na ziemi mamy jedno,
pomimo tutaj sporów politycznych, mimo sporów ideowych, tak, no to jednak życie się tak naprawdę ma tylko jedno. Szokująca informacja, bardzo dramatyczna tutaj, jeśli chodzi tym bardziej o wyborców, tak, że wyborcy stracili swoją tutaj posłankę, reprezentantkę na Sejm. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Zostawcie suba, zostawcie też łapkę do góry pod tym filmikiem. Cześć.